Siema, tu Johnny Rep. Słuchajcie, generalnie kleję kolejnego vloga, ale w międzyczasie zauważyłem przy sprawdzaniu komentarzy, że pękło, słuchajcie, 200 subów. Wow, jesteście zajebiści. Idzie to jak burza, jestem w szoku i bardzo wdzięczny, że subujecie, że komentujecie tyle, że jest o czym pogadać. Dzięki. Także pomyślałem sobie, że dopóki nie zmontuję tego na następny, tam na weekend kolejnego vloga, już mam wszystko nagrane, już tam prawie, tylko montaż, to nagram coś ekstra, no w związku z tym, że zauważyłem te 200 subów. Taki szybki update. Nie będzie dzisiaj chyba jakiś gadek takich, powiedzmy, redpillowo, miktałowo, tam meosfirowych. Raczej taka tam gadka, co planuję dalej. Z rozwijaniem różnych tam hobby i jakby dokumentowaniem tego i pokazywaniem co i jak. No więc słuchajcie, tak jak mówiłem w poprzednim vlogu, kumpel mój pożyczył mi do testów taką sobie oto replikę Waltera 99, słuchajcie, ASG na kulki. Także niebawem, może jak będę gdzieś u rodziców w ogrodzie, to postrzelam trochę, bo to fajne jest, bo to ma system blowback, czyli symuluje w jakimś tam stopniu, powiedzmy, to jest dosyć metalowe, ciężkie, symuluje dosyć strzelanie trochę jak z prawdziwego pistoletu, nie ma takiego odrzutu, wprawdzie, jak prawdziwa dziewiątka. No, ale do jakiegoś tam treningu, takiego poza strzelnicą, do bycia broni, szybkiego przeładowania i tak dalej, na czas, żeby sobie pamięć mięśniową wytrenować, myślę, że to jest dobra rzecz. Nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił szybkiego testu przebijalności tej amunicji. To ma, to jest zabawka, słuchajcie, to nie jest nic poważnego. To ma poniżej 17 Juli i wydaje mi się, że grubo poniżej 17 Juli. No tak sobie strzelałem, słuchajcie, do kapsla od kawy. No i to tak wygląda, że to wybiło taką dziurę tutaj. Tutaj w tym, przez tą wyściółkę przeszło i wybiło taką dziurę tutaj. Także trochę zabawy będzie z tym pewnie w ogrodzie tam za widoku niebawem. To coś tam nagram, żeby było więcej. No bo kolega mi pożyczył ten sprzęt, ale bez gazu i bez kulek, więc podjechałem dzisiaj do militaria.pl na Tamce w Warszawie, żeby było jakieś zasilanie do tego, czyli gaz i kulki. I przy okazji, w związku z tym, że wam napomykałem po drodze, gdzieś tam w kolejnych vlogach, że tak zmierzam w kierunku jakichś takich, powiedzmy, przetrwaniowo-prepersko-bushcraftowych klimatów, no zdobywanie umiejętności takich, które w ciężkich czasach mogą się przydać, w związku z czym zbieram powoli jakieś tam wyposażenie. Zastanawiałem się nad nożem na początek, który po prostu mógłbym nosić przy sobie jako tak zwany EDC, jak to mówią w tych środowiskach, czyli Everyday Carry, czyli taki sprzęt, który po prostu zawsze się ma przy sobie na wszelki wypadek do różnych tam zastosowań. No i naoglądałem się tych różnych tam bushcraftowych i polskich, i niepolskich, i amerykańskich jakichś filmików. No i wszyscy mówią, że na początek to dobrze jest sobie wybrać taki nóż, o. Czyli to jest, słuchajcie, o, to się nazywa Mora Companion. No i tak, no miałem dylemat, czy wybrać tą Morę za 45 zł, czyli w sumie niewiele, lub taki nóż no, za tam 135 czy 140 firmy Glock. No, strasznie mnie to podniecało, że to taka firma militarna produkuje i tak dalej. No, ale powiem szczerze, ten nóż jest fabrycznie lepiej naostrzony.
Więc na początek mi wystarczy. Ja muszę zebrać trochę doświadczeń w używaniu tego na co dzień, w miarę możliwości, w jakichś różnych sytuacjach, żeby zebrać, wiedzieć, co tym jest tak naprawdę potrzebne. A ci wszyscy tam mistrzowie bushcraftu i tak dalej twierdzą, że to jest dobry nóż na początek, w związku z czym uwierzyłem im i sobie nabyłem drogą kupna. Na tym vlogu, słuchajcie, ze strzelnicy, to mi się chyba nie nagrało, bo w końcu nie robiłem. Ja planowałem zrobić taki test szybkości dobycia broni z kabury, na razie jedynej, jaką mam, czyli słuchajcie, takiej prostej kabury. Ona generalnie ma klapkę, także przykrywa broń, można ją sobie, zobaczycie zresztą, tak, o, tu jest na taki zatrzask. Wprawdzie zgodnie z prawem powinna być ukryta, więc i tak to musi być pod kurtką, albo sobie doszyję coś, co mi tutaj zasłoni. No i słuchajcie, po tej rozmowie z tymi chłopakami, tam komandosami, którzy oferują te szkolenia Defensive Pistol, na które zbieram ekipę w ogóle, żeby na tą strzelnicę pojechać, za 350 zł się przeszkolić, wyrobić sobie pamięć mięśniową w dobywaniu broni, gdzie no, to do treningów byłoby dobre, bo oni szkolą ze współczesnego pistoletu półautomatycznego, a ja to potem chcę się doszkolić tak, żeby po prostu umieć używać tego, co mam, czyli tego. No i już powiem szczerze, wiem, że no, z takiej kabury, nawet jeśli jest odsłonięta, jeśli jest ta patka schowana tu za pasek i ja tu mam załóżmy jakąś kurtkę czy marynarkę jakąś, no to dobycie tej broni w sposób szybki z tej kabury, no nie za specjalnie. Miałem wtedy właśnie na poprzednim vlogu nagrać, no ale nie zdążyłem, no bo tam się rozkręciłem z tym ładowaniem, rozwalaniem tych różnych rzeczy. To następnym razem, jak pojedziemy na strzelnicę, to zrobimy test po prostu, jak to w praktyce wygląda, tak, że ustawimy stoper i zobaczymy po tam może po jakimś szybkim przetrenowaniu, jak szybko jestem w stanie, jako zupełnie niewytrenowany człowiek, tak, wyciągnąć taką broń, przeładować i oddać strzał na odległość taką typowo obronną, czyli powiedzmy 5-6 metrów, jak będzie z celnością tego. To przy najbliższej okazji, jak będę na strzelnicy, to będziemy to testować. Jak tam będę miał chwilę, żeby zajrzeć do rodziców, do ogródka, to potestujemy sobie tego Waltera. W sensie, no nie mam do niego kabury, więc tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić na razie. Ale chcę zobaczyć, jak to funkcjonuje właśnie w przebijalności, szybkostrzelności, czy taki sprzęt, no do obrony to wątpię, żeby się nadawał, no ale chcę sprawdzić, jaka jest przebijalność takich miękkich przedmiotów, typu jakieś owoce, czy coś, pomarańcze, albo jakieś takie rzeczy, gdzie jest grubsza skóra i mięsisto w środku, żeby zobaczyć, jak to działa, co się z tym dzieje. No i pokażę wam, jak to działa w praktyce. I co jeszcze? No na razie chyba tyle, słuchajcie. Nie będę się jakoś za bardzo rozgadywał. Głównie nagrywam to po to, żeby tam powiedzieć wam, co w jakiejś tam przyszłości dalszej się będzie jeszcze dziać na kanale. Co będę chciał wam pokazać. W następnym vlogu, czyli vlogu numer 18, pokażę wam moje samochody stare. Bo no, zbierałem się, aż w końcu przyszła majówka, miałem trochę czasu, to odpaliłem garbusa, odpaliłem BMW-kę. No plan był troszeczkę bardziej rozbudowany, chciałem wymienić na podjeździe koła na letnie w BMW-ce, ale siłby tak zapieczone, że nie byłem w stanie ich ruszyć. No ale powiedzmy, że program minimum zrobiony, to o tym będzie. Będzie też o, no bo po strzelnicy nagrałem filmik dotyczący no, takiej rozbiórki i czyszczenia i mojego podejścia na ten temat do tych spraw czyszczenia rewolweru. To wam to wszystko pokażę. No plus będzie oczywiście troszkę
troszkę o naszych sprawach takich menosferowych, czyli takie wnioski po rozmowie z Mateuszem z patriarchat.pl, którą niedawno odbyłem, i u niego na kanale ta nasza rozmowa będzie. No tyle, że oczywiście po wyłączeniu kamery i tak dalej jeszcze zaczęliśmy gadać i z tej rozmowy off the camera, no to jeszcze jakieś ciekawe wnioski były, więc ja je wypowiem w następnym vlogu. Oczywiście klasycznie w ostatniej części. Nie będzie whisky w następnym vlogu żadnej, bo w zasadzie nie mam nic nowego. Na razie, co dalej? Aczkolwiek któryś z kolegów moich z grupy MGTOW Polska, grupa 2, no, obiecał, że mi przyśle jakąś whisky, więc nawet nie wiem jeszcze, co to będzie, to jest niespodzianka. W formie jakiegoś tam, powiedzmy, prezentu. I to pewnie już tam we vlogu numer 19 się pojawi, kolejna jakaś whisky. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Jeszcze raz dzięki za 200 subów, jesteście zajebiści, uwielbiam was. Jeszcze raz, komentujcie, jak macie jakieś pomysły jeszcze, o czym można by było pogadać, co ja mógłbym wam jeszcze pokazać w obrębie tego, co tam w tych moich kolorowych wszystkich różnych hobby męskich wokół mnie się dzieje, to ja chętnie się podzielę, czy jakimiś historiami ciekawymi z życia. O, właśnie, to mam też pomysły na takie kolejne vlogi pod tytułem, no jak tam intensywnie używałem Tindera i jakie miałem różne ciekawe osobistości płci żeńskiej poznawałem, bo to, słuchajcie, to grubo, grubo, naprawdę. Nie będę się wdawał oczywiście w jakieś tam szczegóły, bo tam specjalnie do niczego nie dochodziło, ale ciekawe osoby poznawałem, w związku z czym chętnie o tym też pogadam. Co tam jeszcze? Mam w planach dalszych, no tak, żeby też trochę tej polityki było, tak? No skoro to jest taki kanał promęsko-prawicowy, no to też jakieś komentarze politycznych, ale w któryś z kolejnych vlogów zamierzam wam opowiedzieć, no jak to się w ogóle stało, że ja jakby jestem takim prawicowym, wolnościowym człowiekiem, ponieważ, słuchajcie, tak, mam jakby korzenie rodzinne takie, no, z których jestem bardzo dumny, a dowiedziałem się o tym dosyć późno. I to też jest ciekawa historia, zwłaszcza dla chłopaków, którzy słuchają moich vlogów, a są bardzo w prawo, to myślę, że to może być ciekawa historia. To w ogóle jest na osobny vlog. To słuchajcie, to jest naprawdę gruby temat. Taka historia rodzinna, że ona bardzo na mnie wpłynęła. Plus to, że oczywiście ja jestem po męskiej katolickiej szkole prawicowej na Mokotowie, która no, już niestety nie istnieje. To też wam, jeśli będziecie chcieli, to wam kiedyś coś opowiem na ten temat. No dużo, dużo można o różnych rzeczy opowiadać. Także, no, bo żeby się nie znowu, 13 minut, słuchajcie, miało być krótko. Jak zwykle. Dobra, zatem jeszcze raz dzięki za te 200 subów. Krótko wam powiedziałem, co jeszcze będzie w najbliższych vlogach. Dawajcie łapki w górę, komentujcie, piszcie, dyskutujcie. No twórzmy taką społeczność, słuchajcie. No, chciałbym z wami jakby współpracować. Jeszcze raz to powtarzam, za każdym razem, no, żeby jakaś interakcja była. No, to co? To tym optymistycznym akcentem. Na!